przyszedł, aby uratować ciebie. On przyszedł, aby zbawić twoje życie. On znalazł się tutaj na ziemi właśnie po to, abyś ty dzisiaj mógł usłyszeć tą dobrą nowinę o tym, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty potężny Boży Syn przelał żywy Bóg, umarł za moje i twoje grzechy. To właśnie dla ciebie to się stało. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. On powiedział, że kto uwierzy w Niego, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego wypłyną wody rzeki żywej. To jest dla ciebie dzisiaj. Jezus. Witamy serdecznie wszystkich grzeszników na tym miejscu. Pozbawienia. Witamy cudzołożników, narkomanów, witamy homoseksualistów! Witamy was wszystkich! Zapraszamy serdecznie do Jezusa! On umarł za wasze grzechy! Witamy czworów! Witamy was wszystkich na tym miejscu! To jest dzisiaj czas dla was! Dzisiaj każdy z was ma szansę uratować swój zapyszały drog od piekła! Dzisiaj, jeżeli Jego słowo usłyszysz, uwierz to! On powiedział, że jeżeli uwierzysz tej potężnej sile przekazu, to będziesz spaliony, uratujesz się! On umarł za twoje grzechy, on na krzyżu Golgoty stał się homoseksualistą, szpunem, pijakiem, cudzołożnikiem. On rozchorował się wszystkimi chorobami, on stał się złodziejem i mordercą. Abyś ty mógł być uratowany, ogłaszam ci dzisiaj tą potężną Ewangelię, że Jezus Chrystus, żywy Bóg, umarł za twoje grzechy. I nie mówię się o żadnej formacji religijnej, bo Jezus nie jest religijny. Jezus to Król, Jezus to Pan, Jezus to Bóg. Weź dzisiaj to zbawienie, uratuj swój tyłek. Nie chodź do kościoła, nie bądź do drewnianych skrzynek. Nie baw się tym. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie. Oddaj Mu swoje życie. Jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj zaufaj tej potężnej łasce. Tej niezasłużonej Bożej przychylności. Boga dla ciebie. Nazywam się Artur Czerański. Były morderca. Były bier. Były spoczeniec. Dzisiaj człowiek Boga żywego. Nawróć się. Nawróć się! Nawróć się! Jeszcze dzisiaj przyjmij moc z nieba! Nie czekaj do jutra! On może wrócić każdego dnia! Każdego dnia! Oko to kojo, roko to jara, lapa, katarara, ketelelelejoś! Holy Spirit! Oko to jara, lakena, porelera, hor! Holy Spirit, ale gloria! Potężny Święty Duchy! Wypełniaj to miejsce! Wypełniaj to miejsce! Dotykaj każdego człowieka na tym miejscu! Wzywam was, Boże Aniołowie! Wstępujcie tutaj! Wstępujcie na to miejsce! Wzywam was, Boże Aniołowie! Dotykajcie ludzi! Oko to, oko to, oko to, oko to, oko to, oko to, wywyższamy cię, Święty Jezusie! Wywyższamy cię, Jezusie! Wywyższamy cię! Wywyższamy cię, Jezusie! O! Zapraszamy chorych! To jest chory! Zapraszamy chorych! Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uzdrowię cię za darmo! Za darmo! Za darmo! Zapraszamy do uwolnienia! Zapraszamy z demonizowanych! Zapraszamy wszystkich w patoli! Jeszcze dzisiaj demoniczne siły wyjdą z ciebie! Przyjaciele! Zapraszamy na krzyż! Holy Thunder the Lord! Myślisz, przyjacielu, czy to wszystko się dzieje naprawdę? Tak. Dzisiaj, jeśli głos usłyszysz, głos w swoim sercu, nie bagatelizuj tego. Każdy dzień to dzień stracony. Jutro może wrócić Jezus i On wróci w wielkim stylu. To nie jest jakaś popierdółka przytulona do wielkich piersi Marii. To nie jest jakaś popierdółka wisząca na krzyżu.
to jest wielki Bóg. On jest żywy. On umarł na krzyżu, On wstał z martwych. On poszedł w ciele do nieba i On tu wróci. Każdego dnia może tu wrócić. I moje pytanie do Ciebie jest takie, czy Ty jesteś gotowy na Jego powrót? Z Nim nie ma sytuacji przegranych, ale Ty musisz wybrać Twojego Pana i Twojego Króla. Ja w 2001 roku wybrałem swojego Pana i Króla. Oddałem Mu swoje życie. Byłem ultra egocentrykiem. Byłem człowiekiem skoncentrowanym tylko i wyłącznie na swoich przyjemnościach. Ale kiedy zrozumiałem, że On mnie tak pokochał, że umarł za wszystkie moje grzechy, ja uznałem Go jako Pana i Zbawiciela. I nie mów mi, że jesteś porządnym człowiekiem, bo nie istnieją porządni ludzie. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo. Za darmo, za darmo. Tylko co trzeba zrobić, drogi przyjacielu? Przyjąć to! Przyjąć! 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 Nie zasuwać do kościoła! Nie myśleć, że jak się pójdzie na czterech gdzieś tam, to coś się z tego wyłapie. Nie, przyjaciele! Nie! Tylko z łaski przez wiarę! Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. To jest Boża możliwość dostępna dla ciebie. A wiara to jest pewność tego, czego nie widać. A więc nie mów, że musisz widzieć, tylko uwierz. Jeszcze dzisiaj uwierz w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jeżeli chcesz doświadczyć realnej Bożej mocy, podejść do któregokolwiek z nas tutaj. Uzdrowimy Cię, uwolnimy od demonów. Nazywamy się Kościół Mocy. W każdą niedzielę spotykamy się na ulicy Kasprzaka 24 o godzinie 10. Uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony. Jak masz jakiegoś trupa, to przynieś go, a wtedy wskrzesimy go z martwych. Jeżeli chcesz, aby Twoje życie uległo zmianie, przyjdź do Jezusa! Przyjdź do Jezusa! Przyjdź do Jezusa! Potężnego Pana Panów i Króla Królów! Tego, który był, jest i będzie! Nie myśl sobie, że uratujesz się przez jakikolwiek system religii albo kapłaństwa. To nie działa, to nie działa, ale Jezus zawsze działa. Twoja osobista wiara. Teraz, jak pójdziesz do kościoła i będziesz znowu próbował zjeść te chipsy o smaku kościelnym, mówiąc, że to Jezus, to się zastanów trzy razy, bo Jezus jest żywy, to jest osoba i nie zamknięto go w chipsach. Pamiętaj, religia to nie Bóg, a Bóg to nie religia. On jest Królem Królów i Panem Panów. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego przez wiarę, z łaski przez wiarę. Oto Ewangelia. Nazywam się Artur Ceroński i spotkałem osobiście Jezusa. Jesteśmy Kościołem Mocy, dlatego, że spotkaliśmy Boga Mocy. Każda niedziela, Kasprzaka 24, przyjdź i weź swój cud.